Witam serdecznie w Festool TV. Nazywam się Frank i chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu system do wykonywania połączeń Domino. System ten obejmuje dwie maszyny. Po pierwsze frezarkę DF500 i po drugie Domino XL DF700. I zgodnie z nazewnictwem, mniejsza maszyna to DF500. Znajduje ona zastosowanie tam, gdzie wykonywane są konstrukcje płytowe, ramowe bądź stelażowe. Wersja XL stosowana jest do prac w drewnie litym, jak na przykład przy wykonywaniu framug drzwiowych, stołów i tym podobnych. Normalnie musiałbym wykorzystać do tego celu maszynę stacjonarną, a dzięki frezarce Domino XL mogę równie dokładnie wykonywać wszystkie wyfrezowania. Wszystko to odbywa się za pośrednictwem frezu, który wykonuje ruch obrotowy i jednocześnie oscylacyjny. Normalerweise, wenn ich Rahmentüren herstelle, eine stationäre Maschine brauche, wie zum Beispiel eine Langluftbohrmaschine. Jetzt kann ich aber mit meiner Domino XL Maschine zu diesen Rahmenteilen und dort die jeweiligen Fräsungen durchführen. Jak widzimy, dostępnych jest wiele różnych wielkości łączników. Dla DF500 dostępne są łączniki o długości od 20 do 50 mm. Zaś dla DF700 XL ich długość dochodzi do 140 mm, a grubość do 14 mm. Cechą szczególną tych łączników jest to, iż nie są one okrągłe, lecz lekko owalne. I jeśli dokładniej przyjrzymy się im, widzimy rowki, w których znajduje się klej, przez co zapewnione jest lepsze zamocowanie łącznika w kieszeni klejowej, aby uzyskać mocne, stabilne połączenie. Durch die Fräsbewegung leicht der Oval. Maszyna posiada oczywiście różne możliwości ustawień. Na przykład posiada płytę stolikową, którą możemy złożyć nie tylko pod kątem 90 stopni, lecz także pod kątem 45 stopni. Umożliwia to wykonywanie połączeń pod kątem. I bardzo przydatne jest też to, że dzięki tej prowadnicy z regulacją mogę przywracać ustawienia pierwotne. Zaczyna się od 10 mm do 40 mm i dzięki temu wiem, iż jeśli ustawię wartość 40, to odstęp pomiędzy powierzchnią stolika do połowy frezu wynosi 40 mm. Także z przodu frezarki widzimy niewielkie bolce metalowe i one umożliwiają nam zawsze odpowiednie usytuowanie prowadnicy w stosunku do krawędzi. Bolce te mogę zastosować w różny sposób. Mogę je odgiąć do tyłu, wtedy automatycznie wracają do pozycji wyjściowej do przodu. Są one bowiem zamocowane sprężyście. Lub też mogę je wcisnąć tak, aby całkiem zniknęły. I kiedy będę ich ponownie potrzebował, mogę aktywować je poprzez naciśnięcie zielonego przełącznika. Teraz mogę jeszcze ustawić głębokość frezowania, czyli jak głęboko frez powinien wejść w materiał, a wartość maksymalna wynosi 70 mm. Można ją ustawić tutaj, na tym suwaku. I także tutaj ustawić znacznik. To znaczy, jeśli tu po jednej stronie potrzebuję tylko 30 mm, a po drugiej stronie 70 mm, czyli całkowita długość łącznika wynosi 100 mm, mogę ustawić sobie ten znacznik na 30. I przesuwam maszynę podczas pracy delikatnie tak, że ustawienie głębokości łącznika mogę bardzo szybko zmienić w trakcie pracy. Auf der anderen Seite 70 mm, also eine Gesamtlänge dann von 100 mm Dübel, kann ich mir diesen Marker platzieren auf die 30 und fahre dann ganz leicht an diesen Marker ran, sodass ich beim Arbeiten sehr schnell die Dübeltiefe wechseln kann. Do tego mamy jeszcze jedną możliwość. Tu u góry, a mianowicie możliwość zmiany wielkości otworu. Wielkość otworu dokładnie dopasowana do wielkości łącznika. Wskazuje na to symbol. Bądź też ustawiamy sobie tu nieco większy otwór. O 3 mm większy, celem wyrównania jakichś niedokładności pomiarowych. To wszystko oferuje maszyna Domino XL do prac z określonymi gatunkami drewna litego. Elementy wyposażenia. Bardzo ważna sprawa. Jeśli chciałbym połączyć ze sobą okrągłe elementy drewniane. W tym celu mamy specjalny ogranicznik do elementów okrągłych, w którym mogę ułożyć materiał. Ogranicznik ten można zamontować na obu maszynach, a mianowicie na płycie stolikowej, tutaj z przodu, i dzięki temu mogę bez problemu poddać obróbce mój element.
Także wąskie listwy od 22 do 70 mm mogę włożyć w ten ogranicznik, odpowiednio zamocować i także ten element nadaje się do zastosowania w przypadku obu maszyn. Dla powtarzających się odstępów pomiędzy otworami mamy tę oto prowadnicę poprzeczną, która praktycznie może być zamontowana do maszyny zarówno z prawej, jak i z lewej strony. I dzięki tym metalowym bolcom mogę zawsze znaleźć mój otwór i wyfrezować lub wywiercić otwór z zachowaniem zawsze takiego samego odstępu. Wszystkie elementy wyposażenia, które tu teraz widzimy, oczywiście możemy spakować w Sidestiner z Domino XL. To znaczy, mamy tu miejsce także na kasetkę z łącznikami. A oprócz tego nie brakuje miejsca na samą maszynę. W sprzedaży występują także listwy montażowe Domino Book i Domino Sipo. I w zależności od rodzaju zastosowania i zapotrzebowania, użytkownik ma możliwość indywidualnego dopasowania sobie długości łącznika. Jeśli potrzebny nam jest natomiast większy wybór, mamy możliwość zamówienia również gotowego Sidestinera z określonymi łącznikami, jak na przykład 50 mm długości i 10 mm grubości, dalej 100 mm lub 140 mm. I dzięki temu mamy bogaty wybór możliwości w zależności od potrzeb. Tak więc byłby to krótki zarys możliwości, jakie daje nam system do wykonywania połączeń domino, jeśli chodzi o maszyny i wyposażenie. Chciałbym teraz Państwa bardzo serdecznie zaprosić na następny odcinek, w którym zaprezentuję frezowanie i wykonanie niewielkich połączeń. Dziękuję za uwagę. Frank.